Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś porozmawiamy o burdelu Andrzeja Dudy i Julii Przyłębskiej. Andrzej Duda nominował kolejnych 60 neosędziów, w tym byłego rzeźnika praw dziecka Mikołaja Pawlaka, kolesia uwikłanego w, przestępcze, w przestępczy zakup Pegasusa. Bo jako urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości podpisał zgodę na ten nielegalny zakup, to jest z Funduszu Sprawiedliwości, to jest raz dwa człowieka, na którego doniesienie do prokuratury złożyła nowa rzecznik praw dziecka za po prostu wydatkowanie pieniędzy, I dodatkowo facet, którego obciąża skandaliczne działanie wobec przeciwników, władzy, używanie stanowiska rzecznika praw dziecka do zwalczania przeciwników władzy, opozycji i wiem co mówię, bo doświadczyłem tego na, własnym, na własnej skórze. To był facet, który po prostu, no wyjątkowo, wyjątkowo nikczemny typ, człowiek, który nigdy nie powinien być zbliżać się nawet do stanowiska sędziego. Ja powiem tak, to, 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 ta decyzja Dudy oznacza po prostu pełną konfrontację. Jednocześnie pani Julia Przyłębska i jej Trybunalik Śmieszny, mówię śmieszny, bo to nie jest Trybunał, to jest jakaś parodia Trybunału Konstytucyjnego, oni sobie po prostu uchwalają, co tylko Jarosław Kaczyński sobie zapragnie. Za chwilę stwierdzą, że nie można w ogóle wsadzić do więzienia Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest niezgodne z konstytucją. Ona wydała teraz fatwę, bo to trudno nazwać wyrokiem. Szanowni Państwo, ogłosiła, że. <laughs> Wszystkie ustawy, które były uchwalone bez Kamińskiego i Wojsika są niezgodne z konstytucją. Nazwała również wyrok skazujący, którym sąd karny skazał Wojsika i Kamińskiego jako bezprawny cały czas próbują forsować stanowisko, że Duda sobie może ułaskawić ludzi. Ja mam wrażenie, Tomku, że on odchodząc ze stanowiska ułaskawi ze 150 osób w trybie Wojsikowo-Kamińskim, czyli po prostu... Na wsiaki i pażardyńsku Takie wystawienie bileciki. Oczywiście one będą niewarte, tego bileciki, bo jak wiemy, nie może prezydent ułaskawiać bez zakończenia postępowania karnego. Czyli nie musi być prawomocny wyrok. Ja powiedziałem, fatwa. Fatwa to jest opinia wysokiego uczonego teologa muzeumańskiego która wyjaśnia kontrowersje i mniej więcej... To jest jak z komuniki, tak, prawda? Tak. tak, ale teraz chodzi mi o to, mi o to że ma to, ma to mniej więcej wyroki, pani Przyłębskie mają mniej więcej tego typu znaczenie, Oczywiście nikt tego nie będzie publikował i nie będzie tego wdrażał. Oni sobie zaczęli myśleć, mówić, że w związku z tym, że budżet uchwalono bez kamieńskiego i wąsika, a już wiemy, że wszystko, co jest utworzone, uchwalone bez nich, to nie istnieje w obrocie prawnym, to teraz Andrzej Duda rozwiąże parlament wobec tego, że nie można, że, 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 tak, że tak jest. Szanowni Państwo, Wyjątkowy, wyjątkowy, obrzydliwy oportunizm, haniebne mieszanie interesów prywatnych tam wśród tych jeszcze nominatów, oprócz Pawlaka jest prokurator, który chciał zatrzymania i aresztowania sędziego Igora Tulei. Więc to jest taki komplet, komplet sługusów politycznych. Yy, po prostu, yy, jakby tu znaleźć takie dobre yy, słowo, no yy, ludzi. Kolaborantów Ale Ludzie mają prawa być sędziami. Wiecie Państwo, wśród neosędziów yy, jest taka specjalna kategoria osób, właśnie takich jak Pawlak, jak ludzie, którzy pełnili zawody adwokata, prokuratora. Zanim zostawali właśnie tymi neosędziami? Ci wszyscy ludzie, przepraszam, jak to mówił klasyk, Wojciech Zejroski, do kogo innego, ale to jest dobro określenie po prostu wszyscy won. I powiem tak, profesor Wojciech Sadurski apelował, Szanowni Państwo, po co mamy czekać na Andrzeja Dudę i na to na jego zmianę? Bo to jest, niepo, to jest niepotrzebne 400, 374 chyba dni. Niepotrzebne jest tego po prostu tej przepychanki. Sejm, powiem Państwu tak, zepsucie Trybunału Konstytucyjnego zaczęło się od uchwały. Uchwały Sejmu, która sprawiła, że wybrano trzech sędziów na miejsce, na miejsca już obsadzone. Dlatego można spróbować naprawić Trybunał Konstytucyjny uchwałą. E, czy będzie wrzask? Będzie. Ale jak im się wyłączy karty, jakim się przestanie wysyłać pensje, jak się po prostu tego to będzie spokój. Ja nie wiem, oni się mogą wszyscy przeprowadzić do Andrzeja, do, do pałacu. Niech on tam zobaczymy, ile tam Agata tego. Słyszeliśmy, że przez naszą małą książeczkę, którą polecamy, pan. Andrzej Duda, że tak powiem, nie rozmawia obecnie z żoną, więc jak chcecie się Państwo dowiedzieć, cóż... nauczy się skutecznie języka, jakim posługują się no, węże i żmije. Tak, bo, bo pani, pani prezentowa syczy. Jak już, się, jak już się odzywa, to jest Będzie pani... musiał się nauczyć tego języka. Bo... No, naprawdę, naprawdę nie naprawdę, no naprawdę 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 warto. No. Tomku. Szanowni Państwo, tutaj jest tak jak Janek mówi, ale dudy, motywacje są jeszcze gorsze, bo powiem Państwu, co mi powiedziano o tym, dlaczego Duda sędziego Pawlaka, jeszcze jednego z prokuratorów, mianował na to stanowisko. Znaczy, dlaczego Pawlaka i mianowano sędziego i, i jednego z prokuratorów. Jeżeli chodzi o Pawlaka, to Duda poszedł na konfrontację, Duda się wściekł przypominaniem mu tematu pani Manowskiej. Po prostu już oszalał i powiedział. Pokazuje, że on ma władzę, on może, może robić wszystko, nikt nie będzie tego pozbawiał i wykonał te, te działanie, które wiedział, że spowoduje no, olbrzymią um, kontrowersję um, i ol, 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 olbrzymią, um, tak powiem, um, gniew ludzi. I on chce tego gniewu, on chce. Szanowni Państwo, on chce, on chce, żeby można było pokazać, to co jest że nagle w Polsce są jakieś bunty, są zagrożenia dla ludzi z zagrożenia dla niego. On, ch on chce. Chcę, żeby ta sytuacja stanęłaś na oszustwo. Wiecie Państwo, zobaczcie, jak wygląda sytuacja pani Pawłowicz. To pani Pawłowicz wydała tę ten, ten, ten fatwę, tak jak Janek mówi, dotyczącą, dotyczącą tego, że wąsik z Kamińskim. A, a to nie była fatwa. A to, to nie była fatwa. To I, była opinia indywidua, prawna. Indywidua, które. Nie, bo to była, to była, Tomku, to jest. Ja to nazwałem fatwo, no bo to już nie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W tak. sytuacji, w której e, pani w ogóle orzekają ludzie, którzy są w konflikcie interesów. No Poseł Śliz, ta sytuacja z posłem Ślizem, szanowni państwo, który zachował się bardzo elegancko, bardzo kulturalnie. Gratuluję panu, panie pośle. I mimo tych wrzasków, tych zachowań, yy, no. Niegodnych sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyszedł z sobie, bo, bo nie chciał już tego słuchać i miał rację. Ale zobaczcie Państwo na panią, Be, panią Pawłowicz. Napisała ostatnio taką, na Twitterze taką informację o tym, że ma olbrzymi problem. To znaczy, że zabrano jej ochronę. On obwiniał to ministra Kierwińskiego. I w zasadzie bez tej ochrony nie może wygodzić na ulicę, bo ludzie plują jej pod nogi, między innymi. I ludzie no do niej mają taki bardzo zły stosunek. Teraz była gdzieś w Sopocie czy w innym miejscu, no i w zasadzie nie mogła normalnie funkcjonować. A jak była ochrona, to ludzie się bali to robić. No, wtedy też pisała, że mimo ochrony tak się do niej zachowują. Pomyślcie Państwo, przecież Duda też to czyta. Ona też rozumie, jak to wygląda, i mimo wszystko tutaj idzie na tą konfrontację. Robi jeszcze jedno, co mnie po prostu. Ja, ja nie wiedziałem, jak zareagować. Ona y, pisze, pisze w, ty, w tym, w tym y, swoim wyciu, czy tam jakimś innym proteście, że ona nawet, żeby pojechać do banku, w swoich prywatnych sprawach. Musi wzywać samochód z Trybunału Konstytucyjnego. Przyznaję się, Szanowni Państwo, do tego, co, co oni tam robią. No, jeden jeździ, jeden jeździ, święczkowski jeździ po śledzie i po wodę, a pani Pawłowicz, jak już nie ma ochrony i nie może się wozić za, za nasze pieniądze, no to wzywa samochód z Trybunału Konstytucyjnego, żeby pojechać sobie do banku. No bo to tutaj plują jej pod nogi i w banku ją plują, zanim załatwi swoje sprawy. Szanowni Państwo, no doszliśmy do jakiejś paranoi. I Duda dalej w to brnie. Duda nakręca tą spiralę. I uważam, że jak zobaczyłem po tej ostatniej demonstracji, która była potrzebna przed wyborami, zwołał ją Donald Tusk, chodziło już nawet nie tyle o frekwencję, która nie była najgorsza. O tak to, tak to powiemy, to wiecie, co Państwo? I radzę, zróbmy po wakacjach albo pod koniec wakacji wielki marsz przeciwko Dudzie. Przejdźmy przed pałacem Dudy i powiedzmy, co o nim myślimy. I to społeczeństwo niewątpliwie zgromadzi. Ludzie przyjadą. Przyjadą, żeby pokazać Dudzie, że już. Nie życzymy sobie, nie chcemy takiego prezydenta, żeby w ten sposób funkcjonował. Uważam, że takie hasło, mimo tego, że to jest hasło destrukcyjne, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tak naprawdę to jest hasło, które nas zjednoczy i które coś naprawi, bo może zrozumie, widząc te wielkie ilości ludzi, bo spodziewam się, że ludzie przyjadą, że już tak robić nie może, bo no w zasadzie w tej chwili e, powinno się pomijać działania Dudy po tym, co on robi, bo on idzie na konfrontację ze społeczeństwem, a nie, e, nigdy nie był prezydentem wszystkich Polaków, ale teraz to, co robi, to zaczynają trzyć. Mianowanie, mianowanie Pawlaka na sędziego jest to policzek dla nas wszystkich. Oni nas policzkują. No. Ale tak samo tego prokuratora. No, tak. O, tak, przecież to jest jakiś koleś, który dwa lata te, temu... To, to, z, jedną rzecz powiedział, ważną w wywiadzie na tym kanale, na, jednym, na, to, na naszym głównym kanale sędzia Igor Tuleja, że ci ludzie nie mają nieskazitelnego charakteru. Mamy Pawlaka, który jest zamieszany w przestępstwo zakupu nielegalnego środka, jakim był Pegazus, w sposób, który jest niedopuszczalny. Nawet PiS przyznał, że było to przestępstwo, aczkolwiek pan Patkowski sobie przyznał, jako wiceminister finansów prawo określenia, że to była znikoma szkodliwość społeczna czynu i dlatego nie złożył doniesienia. Oczywiście pan Patkowski popełnił tutaj przestępstwo, bo jego rolą byłoby po prostu wysłać to do prokuratury. Chodzi o to, że nie można było finansować CBA z Funduszu Sprawiedliwości. Generalnie to wygląda to w tej, w te, tak, że CBA dostało. Łapówkę z Funduszu Sprawiedliwości za to, żeby się nie zajmowało korupcją przy wydawaniu tych pieniędzy. To jest po prostu naprawdę. Ja posłuchaj, co, co powiedział pan wiceministrz, minister sprawiedliwości, pan sędzia Dariusz Mazur. I to jest dla nich pewnego rodzaju sygnałem i oni chcą pójść na zwarcie. A pan sędzia powiedział prawdę. Czy cytuje za onetem? Rozliczymy to osoby, które dla korzyści i apanarzy uchybiły, uchybiły godności zawodu sędziowskiego. No, sędziowie zostaną poddani ponownej ocenie. Część z nich przestanie cieszyć się niezasłużonymi awansami, zwłaszcza dokonanymi według klucza politycznej lojalności. Zapowiada w rozmowie z onetem wiceminister sprawiedliwości sędzia Dariusz Mazur. Zastrzega jednak, że te rozliczenia nie nastąpią z dnia na dzień, głównie dlatego, że zmiany ustawowe uniemożliwia prezydent. Tak, także szanowni państwo, to już się ruszy i między innymi dlatego duda, no tak, nas zdrażni, bo on nas drażni. On społeczeństwo. To, 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 to nie jest kwestia tego typu, że on nas drażni, Tutaj jest kwestia tylko on nas drażni i on niszczy. On niszczy, on niszczy, on niszczy. On jest niszczy, człowiekiem, on... który nie jednoczyć naród, on od początku ludzi dzieli, za to powinien odpowiadać. To, yy, Amko, to nie jest kwestia tego, że ogranicza on... możliwość obronną Polski. To, co on robi. To jest naprawdę. to, to, to jest, yy, Mówiąc językiem Kaczyńskiego, wiesz, jak była, pamiętasz, woda na młyn rewizjonistów z Bonn? Nie, no, to jest woda na młyn na, na, na młyn ruskich. To, co robi, to, co robi yy, Duda. Dzieli społeczeństwo. Yy, powiem w ten sposób. Yy... Przede wszystkim oni demolują e, państwo, e, tworząc takie m, wyroki, e, pseudowyroki, e, które nie mają żadnych podstaw prawnych, realnych. E, to jest e, taka m, e, historia, e, w której ktoś e, naprawdę no, pozbawiony wszelkich hamulców moralnych zdobywa władzę. I zaczyna sobie uchwalać coś w stylu tego, że no, to co, bo sensem tego co oni zaczęli robić, no, jak można było uchwalić ustawę, że jak zmieniamy władzę w taki sposób, że prokuratura jest nasza, że prokuratura, że prokurator krajowy nie jest możliwy do odwołania bez zgody. Prezydenta, po to, żeby zablokować zmiany. Czyli tworzyć za chwilę, naprawdę zaczęto, zaczęto by tworzyć na przykład kolejne instytucje, że aby dokonać zmiany jakiejś tam, tam stanowisku potrzebna jest zgoda Jarosława Kaczyńskiego albo kogoś, tak. kogo on dalej upoważnił. No to jest po prostu, to są tak absurdalne, niegodne rzeczy, które uniemożliwiają, no Szanowni Państwo, żeby, że ci ludzie w ogóle nie mają wstydu, żeby takie rzeczy robić i jeszcze wychodzi... Duda i po prostu pieprzy jakieś takie głodne kawałki o tym, że to jest łamanie praworządności, odwoływanie Barskiego, bo go nawet nie potrafili skutecznie w ten swój bezprawny nie, znaczy zabetonować, to zanim, zabetonowali go, ale nie sprawdzili, czy on tam siedzi. Ja, drodzy Państwo, i tak stoję na stanowisku razem z Tomkiem, że w ogóle to jest oczywiście bardzo fajny myk, to zaznalazł pan Bodnar lub jego ludzie, bo oni znaleźli, że po wybudzenie ze stanu spoczynku odbyło się z Naruszeniem prawa, a dokładniej nie odbyło się wcale, ponieważ powołano się przy tym, że wybudzeniu na niej istniejący przepis. Krótko mówiąc, oni go nie obudzili. Stan spoczynku to też jest kolejna patologia. Wiecie, Państwo, są kolesie, którzy po 15 latach pracy dostają pełne emerytury. W prokuraturze bardzo wysokie i potem sobie wracają, dlaczego Barski od 2016 roku nie chciał być wybudzony i dopiero na dwa ostatnie lata wszedł, bo brał dwie pensje, brał emeryturę i brał fuchę doradcy i mu się to po prostu bardziej opłacało finansowo. To są w ogóle naprawdę żenujące rzeczy. Oni niszczą to państwo, ja powiem naprawdę dziwię się cierpliwości. Nie wiem, kto by chciał bronić. Uchwała Sejmu o tym, że sąd, o ta uchwała, która poszła, o tym, że panowie jesteście niegrzeczni, odsunącie się od stanowisk od, o neokrs to jest taka historia. Mnie to się przypomina takie, ale nie łamcie prawa, bo, 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 bo to jest nieładne, niegrzeczne i wsadzimy was kiedyś do więzienia. No to już. To teraz odłóżcie w rzeczy na półeczkę i, i wyjdźcie grzecznie ze sklepu, i przeproście i zapłacicie za, za, za zniszczenia. No przecież wiadomo było, że oni ich po prostu oleją, wyśmieją. Oni tego typu rzeczy traktują po prostu jako słabość. Ten burdel, który oni robią prawny, to jest brak. Wiecie Państwo, każda z tych spraw osądzonych przez neosędziego może być wzruszona w Strasburgu to są, wiecie państwo, ile jest rozwodów? Bo są cztery kategorie neosędziów. Trzy z nich muszą sobie zniknąć. To znaczy ta pierwsza kategoria, taka powiedzmy sobie najbardziej niewinna, to są ludzie, którzy po prostu kończyli aplikację i im zmieniono na OKRS. I oni mieli wybór. Albo po prostu nie zostać sędzią tego, no, albo po prostu Yy, jednak yy, wyjąć tą. Yy, nominację. Na sytuację. Tak, ale czy to jest, ale czy to jest ta pierwsza? Ale pozostałe już, na przykład moment, w którym oni brali prokuratorów, yy, radców prawnych, yy, adwokatów i przeflancowywali. Tak jak żona Kamińskiego, na przykład, prawda? Jak, tak? tak, albo jak na przykład mąż pani Joanny Dryl, która e, skazała mnie za to, że zwróciłem uwagę Cezaremu Gmyzowi, aby nie był, e, a, e, aby nie e, kolportował antysemickich, antysemickich tyś, bo rzucił. Bo rzucił Wrzucił plakat żydziwszy i napisał z dedykacją dla Stanisława Włoskiego. Wiecie Państwo, i koncepcja taka, że ja mam za to być skazany na ograniczenie wolności, to jest naprawdę pomysł. Ta pani się będzie, powinna się naprawdę do końca życia wstydzić tego wyroku. W mojej opinii to był wyrok, który był z kimś uzgodniony na polityczne zamówienie jej mąż był adwokatem Jacka Kurskiego, partner biznesowy jej męża był w momencie tego całego procesu szefem biura prawnego TVP, czyli obrońcą Gmyza. Sprawa naprawdę jest skandaliczna i też ale pokazuje takie typowe po co ci ludzie szli do tego, oni po prostu chcieli mieć swoich sędziów. Tych swoich sędziów do tego, żeby drukować takie wyroki na przeciwników politycznych, a na wypadek, gdyby coś się naszym powinęła nóżka. Ja, na przykład, powiem: no, też skandaliczna sprawa. Tomek został po prostu poobrażany, zwyzywany przez gmyza. Między innymi od synów Gnit. Szanowni Państwo, też w kontekście tego plakatu, że to już zupełnie po prostu można ten. I sąd w pierwszej instancji próbował umorzyć tą sprawę, w mojej ocenie, na jakieś sugestie. No, sąd apelacyjny oczywiście się nie zgodził, ale to też były właśnie te oczekiwania, które się pojawiały, żeby nas, przepraszam, opozycję dojeżdżać, tak, a tam, żeby nie robić krzywdy. Tomku, zobacz w jakiej jesteśmy de facto sytuacji. Jesteśmy w takiej sytuacji, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego mianowana bezprawnie, to już jest jasne, przez, przez Dudę, ma zarzuty dyscyplinarne, ma sprawę w prokuraturze. Wiesz, to ona dalej wykonuje swoją funkcję. Część sędziów Sądu Najwyższego po prostu zbuntowała się i nie wykonuje tych, tych jej zaleceń, tego działania. no Sąd Najwyższy nie działa tak jak, tak, jak powinien, łagodnie mówiąc. Te wszystkie fatwy, to fajne określenie, i te wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego, no są. Tak mówiąc najprościej zlewane przez, przez resztę władzy i, i słusznie, bo oni sobie dalej siedzą i to robią. Ale zobaczcie państwo, e, państwo w tym obszarze nie działa. Ludzie widzą, że no wyrok sądu, no to w niektórych przypadkach no to, to, to nie ma wyroku sądu. To są, to są jacyś, jacyś ludzie, którzy sobie uzurpowali to, że, 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 że mogą sprawować te, 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 te funkcje i nie trzeba się ich słuchać. Nieprawda no wyroków sądu trzeba, trzeba, trzeba wykonywać wyroki sądu, trzeba przychodzić na wezwanie prokurator. No tak sobie robił, bajtek, tak sobie chciał zrobić Kaczyński, chociaż nie Kaczyński podpuszczał, tylko ale, ale sam już się słuchał, bo to jest tchórz. I, 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 i tak się dzieje. No pomyślcie sobie państwo, że nagle znowu będzie coś niewykonalnego. No gdyby dalej był Szymczyk i, 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 i ktoś by go namówił, komendantem policji by ktoś go namówił, słuchaj, wiesz co, ty musisz, ty musisz koniecznie zakazać, żeby czerwone samochody jeździły po ulicy. No i on by to zakazał, on by tego zakazał, ale te samochody dalej jeździły. No, proszę państwa, no to jest destabilizacja państwa. No, kto się z tego cieszy? No przecież to, to, to jest proste. Przecież z, taki, z takiego działania, które właśnie potęguje w tej chwili Duda... Cieszą się Rosjanie, cieszą się Białorusini. To jest destabilizacja państwa. Powołując y, Pawlaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Duda rozwala Polskę. Duda rozumie, że wzbudzi to olbrzymie kontrowersje. Ja rozumiem, żeby te, były takie kontrowersje, jeżeli chodzi na przykład o y, karę śmierci. No wtedy nie. Wtedy było jasne, że nie można było poddać tego pod referendum, bo kara śmierci musiała przestać być wykonywana, bo jest to jest to, jest to niedopuszczalne wykonywanie, wykonywanie kary, kary śmierci w państwach Unii Europejskiej. No tutaj to, to, to już jest fundamentalne i nad tym, nad tym rzeczywiście był olbrzymi problem. Wiadomo, że większość społeczeństwa by była za utrzymaniem kary śmierci, no byśmy nie weszli do Unii. Ale to nie kwestia, kwestia sędziego, sędziego. A nie Tomek, tu nie jest z tego, a to nie jest No o czym mówisz, to tutaj to, to absolutnie... A Tomek, tu nie chodzi, ale to nie chodzi o to. Jak... Sytuacja. A to nie chodzi o to, Tomek. Że, że tu ty... mimo wszystko go musi mianować. Nie. Ja to... prostu go mianuje. Po co nas to, Tomek, Tomek, ale to nie chodzi o to, żeby dradnić te ludzi. To jest facet, który jest zamieszany w jedno przestępstwo. Wiadomo, że zakup Pegasusa był przestępstwem i wiadomo, przez CBA, i on się pod tym podpisał. się go butę na, na komisji no. gazu. Widziałeś, jak się zachowywał, co mówił. Nie, to jest, to, jest, to jest facet po prostu, który nie jest. Nie spełnia wymogu nieskazitelności charakteru. To jest facet, który jako rzecznik praw dziecka, zamiast dbać o prawa dziecka, wykonywał polityczne zlecenia i działał we współpracy z Wąsikiem, po prostu atakowali ludzi. To była... Przestańmy im płacić pensję. To jest to słynny tekst. słynny tekst jego, kiedy bezczelnie po prostu powiedział, że krytykują go ci, którzy mają u niego sprawy. Po prostu tak. bezczelność po prostu. Coś niebywałego. Pamiętacie, że sprawy dotyczą dzieci. Sprawy dotyczyły dzieci. Nie, na no, sprawy dotyczyły wszystkim tych. Chodziło o ludziom. się ludziom, się, pod pretekstem, jest... zajmuje się, zajmuje się... się Zajmował się. Zajmował po prostu, się. Tak. Pod, pod, pretekstem, pod pretekstem po prostu ochrony dzieci po prostu zajmowali się e, gnojeniem po prostu przeciwników politycznych. Szanowni Państwo, E, historia na weekend e, w dobrych kioskach, w dobrych e, empikach. Światowy celebryta pa, 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 ten, e, Paderewski, Nikolas Flamel, i filozoficzny, e, czyli ten słynny alchemik istniał naprawdę i tajemnica śmierci Melin Monroe. E, no w dobrych kioskach, w dobrych empikach. No i oczywiście polecam. Książkę z panią Izabelą Peck, hognot.pl, a tych, którzy chcieliby za granicę, to kapitolbuk.pl, Też jest link pod spodem, Tomku. Panie Jarosławie, pan Jorysu, Jarosław, po 17.30, pan już to wszystko rozłazi. Pan nawet yy, robią. Tak długo tę obstrukcję dotyczącą i ten, ten problem dotyczący wyboru kolejnego rzecznika prywatelskich. Jednak myślał Pan, że skoro będzie Pan profesor Marcin Związek, to on będzie już inny niż wcześniej pan minister, pan profesor Bodnar i na pewno już w niektórych takich tematach, które są dla Pana niezwykle istotne, będzie działał dla PISU. I co się dzieje? Pan wysyła tego swojego. Pana Kaletę posła, tego pana z ręką na tym blaku, który, który chciał, chciał bić się z Petru. Ten, co go pobił 81 latek, tak to. To te, tego, tego pana Pan, pan e, wysłał e, e, z, z skargą do rzecznika Praw obywatelskich na to, że w Warszawie zostały zdjęte symbole e, religijne w urzędach. I co? I pan profesor Więcek odpisał brak symboli religijnych w urzędach nie narusza konstytucji, ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Jącek, opowiadając na pismo posła PiS Sebastiana Kalety w sprawie rozporządzenia Rafała Szaskowskiego. Także jak pan widzi, ci wszyscy ludzie, których pan teoretycznie sądził, że pan, że pan jeszcze e, będzie miał na nich wpływ, że one pan tam stracą, a myście, i, i Robią, robią tak, jak to powinno wyglądać. Ja się tylko czekam, kiedy e, ten nowy szef KNF-u, już po prostu przestanie odbierać telefon Morawieckiego, chyba, że Morawiecki już nie będzie mógł dzwonić, bo i taka możliwość istnieje, bo bo jak wiecie Państwo, jest śledztwo w prokuraturze w sprawie tych. Nie, nie rzeczy, jednej. które Aby, robili, robili, robili z dworczykiem w sprawie e, mase, maseczek i innych niezbędnych rzeczy podczas COVID-u. Także. No, Coraz lepiej. Naprawdę powiem Państwu, że teraz już zaczyna to lepiej coraz lepiej wyglądać. Także panie, panie. Rosławie, no sam Pan wie, co ja chciałem powiedzieć. Pan, jest, pan już nauczy się tak, jak sam, sam pamiętał pan ten, ten jeden, jeden no, piesek, który potrafił już sobie sam wytarzać się w pewnych ekstrementach i wyskoczyć przez okno. Tak, także. No, no ja znowu do... muszę dobrze powiedzieć. <laughs> Chodziło o to, jak facet, jak facet szkolił sobie psa, żeby. Nauczyć i chciał go nauczyć, żeby się nie załatwiał w domu, no ale no, przychodził i było G. No to brał, e, pakował w nos psa w G i, i wyrzucał go przez okno. No i kolejnego dnia jest to samo, zrobił to samo. I gdzieś tak czwartego, piątego dnia przychodzi, a pies patrząc sam na niego. Kładzie ten ryj, po prostu sam się wytarza, w te, tarza się w tym g i sam skacze przez okno i to tak. Treningu... <trujne> Metodo, ohydne, ale no tak, ja tak, niektóre, tak. niektóre, niektóre z, z tak stresu trzeba, trzeba ostrożnie. Szanowni Państwo, do zobaczenia, a Jarosław do więzienia.